Panie redaktorze, od lat borykamy się z problemem tak zwanej niskiej emisji. Polska jest jednym z niechlubnych liderów, prawda, europejskich po Bułgarii, jeśli chodzi o jakość powietrza. Natomiast ja może podam tylko taki, żeby zobrazować skalę problemu u nas w regionie, że przekroczenia stężeń pyłu PM10, PM2,5 w ciągu roku to na przykład w miastach Zabrze, Gliwice to jest po 125 dni, w Sosnowcu i w Katowicach po 124 dni. Do tego jeszcze dochodzi Żywiec i w pierwszej dziesiątce krajowej no, mamy 5 śląskich miast, prawda? No, biorąc pod uwagę, że małopolski Kraków jest liderem tej listy, to proszę zwrócić uwagę, jaką mamy skalę problemów. Żeby walczyć z niską emisją, to trzeba zwrócić uwagę na trzy elementy. W pierwszym tym obszarze standardów kotłów już zaczęło się dużo dziać, bo przyjęty został program ochrony powietrza przez samorząd wojewódzki w listopadzie ubiegłego roku i tu jakby dofinansowania nie mogą być dofinansowane najgorszej, kotły o najgorszych standardach, czyli tak zwanej trzeciej klasy. My będziemy jeszcze w tym roku dofinansowywać czwartą i piątą klasę, natomiast od przyszłego roku już tylko piątą klasę, czyli tak jak robią to Czesi. Bardzo istotna jest druga rzecz, to jest problem jakości paliwa. Proszę zwrócić uwagę na to w 2002, 2005 roku, jaka była cena ekogroszku wtedy, 300-350 zł, a w tej chwili mamy 700-750 groszy. I na przykład weźmy sobie gminy na Żywiecczyźnie, gdzie samorządowcy się żalą że i skarżą, że no, mieszkańcy po prostu odłączali po prostu te bardziej ekologiczne piece. Tutaj ten element mamy jakby drugi zidentyfikowany, natomiast w Ministerstwie Gospodarki trwają konsultacje powstaniem rozporządzenia, które by zakazywało, oczywiście mówię o sektorze komunalno-bytowym, czyli po prostu w domach osób fizycznych, zakazywało palenia tym najgorszym paliwem. Muszą być brane pod uwagę rozwiązania ekonomiczne. I trzeci element, też bardzo istotny, to jest kontrola tego, czym się pali, prawda? Ja, jeżeli mogę podpowiedzieć, no to staram się lansować ten model niemiecki, gdzie kominiarz ma uprawnienia sprawdzania faktur i to są jakby te uwarunkowania, które i te czynniki, które muszą być spełnione, jeżeli chcemy po prostu zlikwidować niską emisję. Muszę powiedzieć, że ostatnio nastąpiła pewnego rodzaju nawet duża determinacja. W grudniu 2014 roku Wojewódzki Fundusz jako jedyny z funduszy wojewódzkich podpisał umowę z Ministerstwem Gospodarki i będzie instytucją wdrażającą programu operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w działaniu 1.7, czyli kompleksowa likwidacja niskiej emisji w konurbacji Śląsko-Dąbrowskiej. Jest to olbrzymie przedsięwzięcie. Przedsięwzięcie logistyczne z wiedzy na dzień dzisiejszy to środków w trzech poddziałaniach, w których będziemy uczestniczyć, to jest około 1 mld zł. W tym programie, można powiedzieć, będą mogły wziąć udział podmioty samorządowe całego subregionu. Żeby wziąć udział w tym programie, to gminy czy powiaty powinny posiadać plany gospodarki niskoemisyjnej. Potrzeba jeszcze tego złamania stereotypu, poprawy świadomości. Coś takiego, można powiedzieć, nastąpiło dzięki takiemu autorytetowi, jak Jego Ewidencja arcybiskup Skworc, który w homilii w czasie pielgrzymki mężczyzn i młodzieńców do piekar, w obecności tu blisko 100 tysięcy ludzi, przekazał, żeby dbać o środowisko, a przede wszystkim dbać o to, co się do pieca wrzuca. Muszę powiedzieć, że odbiło się to bardzo dużym echem, nie tylko wśród uczestników, ale też wśród samorządowców, którzy od lat uczestniczą w walce z niską emisją, chociażby przez te programy, które my wdrażaliśmy od 2002 roku. I proszę zwrócić uwagę w tej chwili, jak się to wszystko zbiegło, bo przecież ostatnia encyklika papieska Laudato Si też mówi o nawróceniu ekologicznym, prawda? Ale bez udziału społeczeństwa, bez udziału mieszkańców, no będzie to bardzo trudne.
Dlatego takie przekazy tak wielkich osobistości, autorytetów są niezbędne. Chciałbym zainteresować autorytety, ale przede wszystkim z różnych środowisk, prawda? Bo to jest istotne, że i ze środowisk medycznych, ze środowisk naukowych, ze środowisk samorządowych, bo to są osoby, które posiadają niesamowity autorytet we własnych środowiskach, w własnych, powiedzmy sobie, obszarach oddziaływania. Nie chciałbym jeszcze mówić o nazwiskach, ale myślę, że będzie tutaj takie gremium znamienitych osobistości z naszego regionu.